Dla miłośników mięsa wieprzowego zrobię dzisiaj boczek wieprzowy, zawijany. Ten kawałek natarłam oliwą, czosnkiem i solą. Zostawiłam na kilka godzin. I teraz, żeby dodać trochę pikanterii, trochę chili i troszeczkę pieprzu. Ponieważ boczek źle się roluje ze względu na jego krumą skórę, wpadłam na pomysł, żeby kawałki skóry pokroić po prostu nożem w takie paski. Wychodzą takie kawałeczki. On się wtedy świetnie roluje i bez problemu wejdzie nam do szynkowara. Teraz potrzebny jest nam szynkowar. Tu mamy na brzegu strzałkę. Wkładamy podwójne dno uchwytem w kierunku strzałki. I tak zrolowany boczek wkładamy do szynkowara. Perfekt. Przykrywamy przykrywką z tym uwypukleniem do góry. Ponieważ mamy dosyć dużo wkładu mięsnego, bierzemy tą krótszą sprężynę i przykrywamy pokrywką strzałką w kierunku strzałki. Następnie bierzemy garnek z wodą, wkładamy nasz szynkowar do garnka i musimy zwrócić uwagę na to, żeby poziom wody był dokładnie taki sam, a nawet troszeczkę wyższy od zawartości wkładu mięsa. Czyli nasz garnek jest do końca wypełniony. Ponieważ rzadko robię mięso wieprzowe, nie bardzo wiem, jaki jest okres parzenia tego mięsa, więc będę po prostu próbowała, ponieważ to jest boczek, mięso wieprzowe, nie należy do tych delikatniejszych wyrobów, więc podejrzewam, że okres parzenia będzie około 3 godzin w temperaturze nie przekraczającej 90-95 stopni. Po upływie 3 godzin wyłączamy naszą płytę albo kuchenkę gazową. Zaczepiamy uchwytem o te dwa haczyki, wyciągamy szynkowar z garnka i odlewamy zawartość wywaru, która nam się w środku zebrała w szynkowarze. To nam po prostu ułatwi późniejsze wyciągnięcie zawartości mięsa z szynkowara. Odstawiamy na bok, czekamy aż nabierze temperatury pokojowej i wtedy do całkowitego wystudzenia wstawiamy na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Szynkowar zostawiłam w lodówce przez całą noc, żeby się porządnie wystudził, więc teraz możemy go wyciągnąć i wsadzić pod gorącą wodę, dlatego że boczek ma dosyć dużo żelatyny i na pewno będzie problem z wyciągnięciem go z garnka. Zaczepiamy te dwa haczyki i wyciągamy nasz boczek, który ciężko się wychodzi, ale idzie. Mamy naszą sztukę. Wygląda super.
zawijany boczek. Wygląda świetnie. Spróbowałam kawałek. Muszę powiedzieć, że te 3 godziny w zupełności wystarczało. To nacięcie tej skórki był genialnym pomysłem. Jest wspaniałą otoczką. Nie będzie nam boczek wysychał. Fajnie się trzyma w całości. Życzę Wam smacznego i do następnego razu.